Piotr Barełkowski, telewizja w Polsce.pl i kolejny mój gość, Jan Filip Libicki, senator Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie senatorze. Od razu przejdźmy do rzeczy. Platforma gra ciągle tym samym, wydaje się. Nie zmienia strategii, gra niechęcią do PiS-u, sprzeciwem wobec zaniechanych przez siebie reform. No i teraz pozostaje pytanie, no bo w tej formule traci. Czy Platforma ma jakieś nowe pomysły? Pan jest najdzielniejszym z członków Platformy Obywatelskiej. Pamiętamy pana z puczu słynnego w Sejmie, kiedy dzielnie pan bronił chyba w pojedynkę w pewnym momencie mównicy. Wielki szacunek, no ale jednak ten pucz nie wyszedł, jak i inne rzeczy, o których tu mówimy. No i w związku z tym pytanie o waszą koncepcję. Ja nie wiem, czy ja jestem najdzielniejszym parlamentarzystą Platformy Obywatelskiej. Być może w ramach tej okupacji sali sejmowej, kiedy nie wiem, czy zostałem sam, ale wielu tak mówi, ja nie jestem co do tego do końca przekonany, to być może w tych kategoriach może mnie pan tak opisywać. Jeśli rozmawiamy tak w ogóle, to jestem przekonany, że jest dużo więcej i dużo bardziej dzielnych ode mnie kolegów i koleżanek parlamentarzystów. Proszę zwracać to uwagę pół żartem. Natomiast wracając do sedna tego pytania, ja myślę sobie, także bardzo wiele będziemy mogli powiedzieć po sobotniej konwencji Platformy, która będzie otwierała nasze przygotowania do wyborów samorządowych. Bo pan mówi o tym, że my jesteśmy partią wyłącznie sprzeciwu. My jesteśmy przekonani o tym, i ja jestem głęboko przekonany o tym, że to jedną z rzeczy, która się w Polsce przez te ostatnie, tak powiedzmy sobie ogólnie, 30 lat udała. To jest samorząd, tak? Mamy koncepcję zupełnie odwrotną do obecnie rządzących. Obecnie rządzący mają tendencję do tego, żeby wszystko centralizować. Przykład chociażby z ostatnich dni, Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które ma zarządzać pieniędzmi na organizacje pozarządowe. Ale ucieka pan od mojego pytania, bo samorząd to nie jest jedynie wasza zasługa. Nie, sprawa koncepcji, bieżącej strategii, której no trudno się na razie doszukać. Pan mnie pyta o bieżącą strategię, więc ja dokładnie staram się ściśle odpowiedzieć na to pytanie, że w sytuacji, w której mamy rząd, który upodobał sobie niezwykle centralizację różnych dziedzin życia, my chcemy na to odpowiedzieć. Ja nie znam szczegółów, ale głęboko w to wierzę, że sobotnia konwencja Platformy Obywatelskiej pokaże nas jako tą siłę i tą partię w Polsce, która jest za głęboką decentralizacją polskiego życia publicznego. Proszę pana, ale na czym ta decentralizacja miałaby polegać? Bo no, nie daliście takiego silnego znaku, nie byliście symbolem decentralizacji przez te 8 lat, kiedy rządziliście, więc skąd taki wniosek? Te 30 lat samorządów to też nie jedynie wasza zasługa, choć pewnie w jakimś stopniu i tak, ale skąd taki wniosek, że ta decentralizacja może być znakiem firmowym i jakie macie do tego prawo Platformy Obywatelskiej? Ja panu powiem tak, jeżeli pan spojrzy, jeżeli toczy się w tej chwili na przykład dyskusja o ordynacji wyborczej do samorządów, tak, to jest wielkie pytanie o to, jakie plany mają rządzący, tak. W naszym przekonaniu likwidacja okręgów jednomandatowych w małych gminach, o której się mówi, to jest próba ograniczenia wpływu komitetów lokalnych wyborczych na życie samorządowe. To jest raczej chęć tego, aby we wszystkich małych gminach były komitety partyjne. Tak? Zatem pojawia się kolejne pytanie, o którym tu gdzieniegdzie słychać. Czy to nie jest tak, że na przykład te zmiany w ordynacji wyeliminują
komitety społeczne z wyborów zbliżających się samorządowych, a będą tylko komitety partyjne. Jeżeli miałoby tak być, to my jako Platforma Obywatelska będziemy bronili komitetów społecznych. Dalej, to jest pytanie, ja dywaguję, bo ja nie do końca wiem, co w tym programie, który będzie zaprezentowany w sobotę, jest, ale uważam, że byłoby bardzo rzeczą dobrą i właściwą, gdyby się okazało, że będziemy mieli bezpośrednie wybory marszałków województw i starostów na przykład. Ja bym za tym był, jest silna grupa osób w Platformie, która za tym jest. Panie senatorze, a może jest tak, że bronicie status quo samorządowego, dlatego, że to jest wasz ostatni bastion, że to jest ostatnie miejsce, gdzie jakieś znaczenie Platforma ma. Może powód jest prostszy, a nie taki idealistyczny, jaki pan tu przedstawił. Nie, no, proszę pana, zawsze można to odwrócić, że ktoś ma, że tak powiem, w czymś interes. Ja proponuję rozmawiać na przykład z tymi samorządowcami, którzy w obawie, że ordynacja wyborcza samorządowa będzie uprzywilejowywała komitety partyjne, powołują partię bezpartyjnych samorządowców tylko po to, żeby ktoś im nie uniemożliwił startu. Ale to są oczywiście, tu skupiliśmy się w tej chwili na samorządzie, ale są też inne obszary. No jest pytanie, w jaki sposób można skutecznie bronić interesów Polski w Unii Europejskiej, jeżeli jesteście ze wszystkimi w sporze. To jest pytanie na przykład o to, że jeżeli toczymy ostry spór z prezydentem Macronem w sprawie pracowników delegowanych, to kto w tej sprawie będzie naszym sojusznikiem? No. Czy na przykład tylko Grupa Wyszehradzka, czy na przykład mogłyby być no także rząd niemiecki? No ale rząd niemiecki trudno, żeby był, jeśli domagamy się od Niemiec odszkodowań i reparacji wojennych, prawda? To chyba pytanie jest takie, co jest w interesie polskim. To jest pierwotne pytanie, które trzeba tu zadać. Czy nie jest w interesie polskim dyskusja z Macronem o pracownikach delegowanych i czy nie jest w interesie polskim dyskusja z Niemcami o reparacjach? Ale oczywiście. No więc, tylko jeżeli my w Unii Europejskiej będziemy znaczy w Unii Europejskiej wygrywa ten, kto potrafi budować sojusze i zyskiwać sobie sojuszników do rozwiązywania konkretnych spraw. Pytanie, co wygrywa? Czy wygrywa własny interes, czy interes Unii? Trudno, żebyśmy szukali na przykład u najsilniejszego partnera w Unii Europejskiej, czyli Niemiec, poparcia na przykład w sprawie pracowników delegowanych, jeśli im ciągle grozimy reparacjami wojennymi, albo żeby popierali nas Francuzi w sporze z Niemcami o reparacje, jeśli z nimi jesteśmy w sporze o pracowników delegowanych. Rozumiem pana stanowisko, choć jest ono moim zdaniem dyskusyjne, ale ostatnie pytanie, musimy kończyć. Oczywiście. Proszę powiedzieć, jak pan widzi szansę tego stronnictwa młodych w Platformie Obywatelskiej? Chyba na czele z posłanką Muchą. Widać, że jest taki wyłom, takie pęknięcie w Platformie. Z jednej strony Schetyna, z drugiej strony ta grupa młodych. Czy oni mają szansę na jakiś wpływ na życie Platformy? Czy oni mają szansę na władzę, jak pan to widzi? Znaczy, ja bym powiedział inaczej. Wydaje mi się, jeżeli chodzi o władzę, no to sprawa jest prosta. Przewodniczącym Platformy jest Grzegorz Schetyna. Pani posłanka Mucha jest zasłużoną posłanką, byłą minister sportu, i ja ten głos odczytuję trochę inaczej, tak? To znaczy, ja odczytuję to trochę w ten sposób, że myśmy w Platformie Obywatelskiej przedstawiali ten czas od 89 roku jako czas sukcesu Polski. To jest moim zdaniem prawda. Problem tylko polega na tym, że w 2019 roku do wyborów pójdą najmłodsi wyborcy, którzy urodzili się w roku 2001. I dla nich opowieść o tym, że między 89 a 2018 Polska odniosła sukces, bo odnosimy się cały czas do naszych doświadczeń z młodości, to nie jest argument. To jest argument całkowicie pusty. Ja głos pani posłanki Muchy rozumiem jako nawoływanie w Platformie, abyśmy się skierowali w kierunku tych wyborców. Ale szans na władzę pan jej nie daje. I mówili
mówili z nimi językiem, który oni rozumieją. Natomiast pani posłanka Mucha sama powiedziała, że ona przedstawia propozycję programową, natomiast nie aspiruje do przewodzenia Platformy i trudno w związku z tym, z jej własną wypowiedzią, żebym ja jej takie miejsce przydzielał w jakiś sposób. Panie senatorze, bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Drodzy państwo, zostańcie z telewizją w Polsce.pl. Za chwilę mój program, bardzo ważna sprawa, a będziemy mówili o ustawie antyaborcyjnej. Bardzo gorący temat, koniecznie bądźcie z nami. Do zobaczenia, Piotr Barełkowski.